Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek Pęczek i jak co jakiś czas znowu spotykamy się na naszym pięknym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy co nieco o takim, jakby to nazwać, bardzo uspokajającym temacie, ponieważ dotyczy on stoicyzmu i całej filozofii zachowania się albo takiego rozumnego przeżycia tego wszystkiego, a w ten sposób, aby nie oszaleć, ale też jednocześnie jakoś nadmiernie się nie denerwować, nie dostać do głowy i nie pozwolić swojemu ciśnieniu pędzić do góry, chociaż mamy takie czasy, że prawdopodobnie codziennie ktoś was wkurza. No cóż, ja mogę tylko was zaprosić do odsłuchu i do udostępnienia podcastu wszędzie, tylko gdzie się da. Jeżeli wam się to podoba, to też dajcie ocenę na przykład na Spotify albo na iTunesie. Możecie tam wpisać hejka. Dzięki tobie jestem spokojny, buziaki. No, ale generalnie, przechodzę do sedna. Rozpoczynając całe moje gadanie o sensie emocji, o sensie życia i bla, 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 to chciałbym powiedzieć, że ja generalnie samemu osobiście bardzo mocno daję nacisk na to, że rozróżniam rzeczy pomiędzy patosem a logosem, czyli emocjami a działaniem logicznym, tak? Tak więc bardzo mocno próbuję przefiltrować to, co się najpierw dzieje wokół mnie przez te dwie bramki, czy ktoś działa na przykład na mnie, na moje emocje, czy może ktoś raczej działa logicznie i te moje emocje nie powinny zostać wzbudzone, bo jeżeli bierzemy pod uwagę to, że możemy dać się komuś wplątać właśnie przez jakieś emocjonalne intrygi, wtedy cała ta kombinacja zaczyna działać o wiele gorzej, no bo o wiele ciężej nam jako ludziom, jako zwierzętom powstrzymać nasze emocje, a też ciężej jest nam wzbudzić logikę, w sensie tą naukę i to wszystko, co może opierać się na faktach i co może bronić nas przeciwko jakimś totalnym głupotom albo porywom i prowokacjom. Tak więc filozofia stoicka obejmuje nawet fizykę, logikę i etykę. No ale ogólnie można powiedzieć to, że zajmuje się tą etyczną stroną myślenia i na tym chce się skupić. No i w tym momencie spotykamy sobie trzech ziomeczków, a konkretnie trzech myślicieli działających w stosunkowo późnym okresie rozwoju całego stoicyzmu. Ja samemu dopadłem kilka z nich prac, mam je, ale takim najbardziej i najbardziej rozpowszechnionym, najsławniejszym, by można było powiedzieć jak na tamte czasy, gościem, a konkretnie stoikiem rzymskim, był cesarz Marek Aureliusz. Żył on w okresie tam między 121 a 180 rokiem naszej ery. Generalnie on wcielał swoje życie bardzo ciężkie i trudne stoickie wskazania, ale jednocześnie sprawował władzę i korzystał też z licznych przywilejów. Przykładowym dziełem samego Aureliusza są rozmyślania i to jest po prostu zbiór krótkich refleksji, cytatów, jakichś komentarzy na temat po prostu ludzkiej kondycji. Stanowi on jakby taki najbardziej znany i najbardziej lubiany stoicki tekst. Kolejnym z takich naszych pięknych ziomeczków, z którymi chętnie napilibyśmy się wina i pofilozofowali na ławaczce, jest Epiktet. On wywodzi się z przeciwnego krańca drabiny społecznej, był urodzony jako grecki niewolnik, został wyzwolony, gdy miał 18 lat, ale przez większe życie pracował jako nauczyciel. Nie zachował się żaden tekst pisany jego ręką, ale jego słowo utrwalił jego uczeń, Arian. Były to konkretnie cztery księgi, diatryby, a w krótkim streszczeniu myśli Epikteta nazywał się to podręcznik, po prostu podręcznik. Znowu teraz przechodzimy do ziomeczka, który w tej grupie mówi najwięcej. Jest to Seneka. Seneka żył w 4 roku przed naszą erą aż do 65 roku. I był nie tylko filozofem, ale był także dramaturgiem, politykiem. Generalnie jego kariera odzwierciedla wzloty i upadki. Tak jak w Cesarstwie Rzymskim wielu, wielu władców i ludzi. No bo w wieku 41 został wygnany, a po 8 latach ponownie został powołany do roli opiekuna i nauczyciela samego Nerona. Ale popadł wtedy na łaskę u cesarza, no i cóż, został zmuszony do popełnienia samobójstwa. Jakże pięknie to brzmi. Jego listy do Lucyliusza oraz liczne eseje moralne dają możliwość przyjrzenia się w walce ze zmiennymi właśnie powodzeniem, jakie tutaj toczy człowiek, żeby żyć godnie ze wzniosłymi ideałami. Praca nad tą książką, jakby i wszelkimi obrobieniami tekstu, jest bardzo ciężka, no bo bądźmy szczerzy.
zebranie takich starych wszystkich wypisów, filozofów zresztą, którzy bardzo mocno próbują otoczyć całe nasze życie w taką piękną poezję dotyczącą cierpienia i tego wszystkiego. Samemu mogę powiedzieć tylko tyle, że przez pryzmat tego, co przeczytałem, a przeczytałem dosyć sporo z tych dzieł, trzeba je mocno filtrować. Chociaż ja na przykład stosowałem po jakimś czasie już taką taktykę pod tytułem: a, czasem sobie przeczytam jakieś tam dwie kwestie albo dwie sentencje, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo jakby wiadomo, że życie to pęd i w tym momencie nagle możemy sobie zobaczyć, że no, akurat tak jak horoskop. On ma trafiać w dany moment albo trafiać w daną sytuację. Tak samo jest właśnie z taką filozofią. Ich teksty są ok, możemy sobie coś wymyślić, możemy sobie coś przetrawić, możemy coś przeboleć, przespać. Jest pięknie, ładnie, fajnie, ale tak, żeby popaść w to i za przeproszeniem zostać stoikiem w pełnej tego słowa znaczeniu i porzucić wszystko i być mega spokojnym, no, ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, ponieważ wydaje mi się, że najlepiej jest po prostu wyciągać z danych filozofii, z danej rzeczy, nawet bym powiedział, te możliwości, które są najlepsze dla nas, jako rozwój, albo w ogóle po prostu przez pryzmat naszego ja. I nie chciałbym się poświęcić tutaj w pełni do tego, żeby zostać takim stuprocentowym stoikiem i pozbyć się wszelkich innych idei i motywów mojego życia. No ale cóż, generalnie wszystko w stoicyzmie ma być ścieżką takiego wyzwolenia własnej osoby. Bo można być szczęśliwym już teraz, niezależnie od tego, co się dzieje. I Viktor Frankl mógł to opisywać podczas II wojny światowej, tak samo działo się to wcześniej. Wiele z naszych problemów już są jakby dawno przeżyte przez inne osoby, są zapisane w literaturze. Co prawda nie są zapisane pod naszymi nazwiskami, ale bardzo mocno mogą odnosić się do sytuacji, których przeżywamy. No, nie musimy mieć pieniędzy na inwestycje na giełdzie tylko po to, żeby uważać coś za własne zbawienie. Po prostu jest zrozumienie tej po prostu, albo w sumie wcale nie tak po prostu, bo musimy przeboleć coś takiego, albo postarać się o to, żeby przekonać nasz mózg. Przekonać nasz mózg prawdopodobnie wcale nie jest łatwo, no bo jeżeli macie jakieś uzależnienia, albo coś, co was wkurza, to nagle możecie zdać sobie sprawę, że ej, to nie jest w sumie takie proste. Ale chodzi tutaj o to, żebyśmy zrozumieli samą istotę rzeczy i wiedzę, którą możemy zastosować w życiu. No cóż, zrozumienie tych wszystkich rzeczy jest szczególnie ciekawe. Osiągnięcie danych umiejętności też jest fajne i ciekawe, ale wymaga cierpliwości, wysiłku, dyscypliny. No nie jest takie hop, siup, że o, pstryk i lecimy sobie tutaj i jesteśmy bogami rzeczywistości. No niestety. Więc taka jest moja nieprzyjemna prawda, więc zdałem wam takiego bitslapa w policzek. No ale cóż, system jakby może nam dawać coś takiego, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z jakimiś osobistymi wyzwaniami, osobistymi wyrzeczeniami nawet, a sam stoicyzm pozwala nam pozyskać taki zdrowszy pogląd na rzeczywistość i doprowadzić do tego, żeby nasze życie stało się bardziej satysfakcjonujące. Nie musicie mi w ogóle wierzyć, bo jakby ja przez bardzo, może nie bardzo długo, bo jakoś długo nie żyję, ale przez spory epizod mojego życia jestem raczej takim łączonym stoikiem. W sensie zaznałem tej wiedzy na temat tego, co oni tam pisali. Z nie wszystkimi tekstami się muszę zgadzać. Nie chcę teraz przytaczyć tych wszystkich po kolei, bo zanudziłbym tym na śmierć. No ale cóż. Stoicyzm niestety działa już od 2000 lat, więc musicie się z tym pogodzić. Tak samo jak Shirinyoku, to już jest. Tak samo jak środowiska, jak konfrontacje, jak osobiste straty, jak nasze niepewności finansowe, jak wstrząsy społeczne, strapienie choroby i śmierć. Wszystko to już istnieje, tak? Cały ten wachlarz po prostu może nas dotykać, może wachlować nas po twarzy w piękny, jakże czarujący sposób? No, może rozczarowujący sposób. Ale znowu stoicyzm tutaj rzadko kiedy rozczarowuje. Z pokolenia na pokolenie przynosi ludziom jakby pociechę w trudnych czasach, otuchę, jakąś perspektywę, ale według mnie najważniejszym elementem tego wszystkiego jest taka pewnego rodzaju mądrość i stabilność w głowie, która potrafi nam właśnie dać te wcześniej wymienione przeze mnie rzeczy. No cóż, bez wątpienia właśnie z powodu tego, ten klasyczny stoicki tekst, jakim są rozmyślenia, przepraszam, Jezus,
Marka Aureliusza znajduje się nadal na półkach w księgarniach, mimo że minęło 2000 lat. No i cóż, nie jest to tak bardzo popularne jak Biblia. Nie każdy musi to przeczytać, nie każdy musi to znać. Nikogo też do tego nie przekonuje. Ale fajnie by było, gdybyście mieli na przykład jakieś 15 minut i zapoznali się z tym. Albo w ogóle, kim był ten ziomeczek. Zresztą wszystko leży w waszych rękach, tak samo jak wasz spokój. No bo to zależy od waszego działania, niezależnie od tego, czy przesłuchacie 854 miliony 215 podcastów na ten temat, to jeżeli nie ruszycie kanapy się z kanapy, to te trudności nie znikną, moi drodzy, nie znikną. Tak samo jak choroba może zrobić właściwe podejście do zdrowia, tak samo może zrodzić przykre doświadczenia, które często prowadzą do czegoś, co może nam pozwolić przywrócić w jakimś stopniu taką równowagę w naszym życiu, zyskania tej perspektywy. No bo doświadczenia dają nam perspektywę. No i w tym momencie, okej, Piotrek, fajnie, fajnie, fajnie. Tylko co to jest ten w sumie stoicyzm i kim powinien być stoik? No bo sama definicja słowa stoik może mieć taką odpowiedź. Stoik, nie pomylić ze słoik, to ktoś taki, kto dzielnie radzi sobie z wielkimi trudnościami. Osoba, która odpowie na twoje pytania, może zilustruje swój pogląd o opowieści o dalekim kuzynie, który był, nie wiem, śmiertelnie chory. Nie narzekał, ale potrafił rozweselać innych. Ale taka odpowiedź nie jest błędna, ale też nie za bardzo coś wyjaśnia. Tak jakby powiedzieć, że chrześcijanin stracił swoje konotacje i został sprowadzony do tylko słowa pod tytułem nadstaw drugi policzek. No, można powiedzieć, że jest to nieprawda, chociaż w istocie to jedna z nauk chrześcijańskich i nie mówi nam nic o mądrości człowieka, który ją wypowiedział, a nie wielkości systemu, który wcielił. To tak samo jak powiedzieć słowo stoik. Kryje się cały system za tym, całe cele i wpływy w nas samych, które nie tak łatwo od razu pojąć. No bo mógłbym powiedzieć, że stoik to jest osoba, która lubi tą filozofię i jest fajnie, jest spoko, ale tak nie do końca jest. Przez niemal 5 stuleci stoicyzm panował na Zachodzie jako dominująca doktryna filozoficzna. Do naszych czasów przetrwał głównie dzięki kilku zachowanym oryginalnym tekstom, dziedzictwu, jakim jest właśnie historyczny wpływ na etykę chrześcijańską i jakieś tam pojedyncze właśnie teksty literackie, nawet Facet z zasadami. Dość liczna jest jakby grupa ludzi, do których stoicyzm pozostaje czymś znacznie więcej niż tylko takim historycznym przypisem. No bo tu chodzi o te aktywne osoby związane z duchowością, z judańskim bogiem. Tutaj jest dosyć sporo moralnych treści, takiego duchowego przewodnictwa i prawdopodobnie to może was nie zaskakiwać albo zaskakiwać, no bo filozofie zazwyczaj były gdzieś powiązane z takimi rzeczami, ale w filozofii też nie jestem specjalistą. No ale cóż, jakby co jest pewne, to to, że filozofia ma dosyć długie trwanie, a to potwierdza pozycję jakby w całym systemie świata. Chodzi tutaj o to, że nasza historia, bla 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 bla. Chyba powinniście zrozumieć to, co właśnie tłumaczę. No bo bądźmy szczerzy, jeżeli coś gdzieś tam zaczyna jakąś moralność, zaczyna powstawać i utrzymuje się na dosyć sporym stopniu, no tak jakbyśmy pomyśleli sobie o mitologii greckiej, to dla Amerykanów może być, nie wiem, John Wayne. No jakby większość z tych rzeczy, cały ten kodeks, który został zapisany, gdzieś tam, jakby to nazwać, nie stracił się. Platon i Arystoteles reprezentują kolejny etap w historii etyki, chociaż przyjmują koncepcję sytuowania najwyżej takiej etyki. W zewnętrznym źródle realizują ją w taki całkiem inny sposób, bo dla Platona standardy etyczne nie są wytworem społecznym, ale należą do takiej tkanki rzeczywistości. W tym momencie mój pies właśnie podszedł do mikrofonu i nie wiem, co chce zrobić, ale chyba chce dać mi buziaczka. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Generalnie, duch jest ciągle żywy. Piękne przedmioty należą do tego świata, blakną, odchodzą, ale forma piękna trwa wiecznie. Jest niezmienna i jest standardem, do którego przyrównuje się piękne rzeczy. No, pomyślmy o Wenus. Dobro nie należy do stałych, znaczy, przepraszam, do niestałych, bo gdzieś tam te podległy wszelkiej zmianie ludzkich sądów. Chodzi tutaj o to, że dobro należy do sfery wieczności. Co może po raz pierwszy w historii Zachodu stwarza możliwość formułowania absolutnych sądów etycznych?
I jakakolwiek by to nie była teoria, jakakolwiek dziwnie by to nie brzmiało,